Witam wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowców. Znajduję się w znakomitej hodowli Arkadiusza Tomy. Oddział 0274 Piotrków Trybunalski i okręg zarazem ten sam, o Piotrków Trybunalski. Zanim przejdę do samej prezentacji Arkadiusza hodowli i tych gołębi, które 11 sztuk trafił do nas na aukcję, chciałbym poprosić hodowców, żeby po prostu zasubskrybowali nasz kanał portal Pigebuku, gdyż jeżeli ktoś ten portal będzie subskrybował, automatycznie te filmy będą się w pierwszej kolejności wyświetlały, a tym bardziej będziemy podnosić prestiż tych filmów. Arkadiusz Toma, postać bardzo fajna, gdyż 5 lat, czyli rok 2013, a 14 to już takie pierwsze super wyniki. I zobaczcie hodowcy, od roku 2014 do roku 2018 ten wynik takiego naprawdę dobrego poziomu lotowania utrzymuje się notorycznie, gdyż w tym roku z wynikiem 1882 dokładnie Arkadiusz zajmie w pierwszej dziesiątce polski wynik w tej klasyfikacji GMP. W latach poprzednich, czyli rok 2015 mistrz Polski, w roku 2016-17 cały czas też na tym poziomie bardzo wysokim, jednak nie zawsze, jakby to mówimy, dokumentacja przechodzi weryfikację pomyślną i wtedy te wyniki przez jakąś błahostkę są odrzucone, co w tym roku też mamy takie przypadki. I rok 2014 też był bardzo udany, bo to były też te pierwsze sukcesy, tak? No 14 wicemistrzostwo Polski, tak? Dokładnie, więc zobaczcie hodowcy, że... 15 miałem się poprawić, jak to tam koledzy żartowali, no to poprawiłem się na mistrza Polski. No. Potem rok 2016-17. 16 też był czwarty wynik? Nie, w 16 był w GMP siódmy wynik, ale no niestety coś tam brakowało, jak to się mówi, kropki na dni. W dokumentach. W dokumentach i w 16, tak, 17 to też było w maratonie, też by był czwarty, wynik piąty na Polski, no też jakieś tam. Lot maratoński, po prostu data była 23. Niemiec pisał, 23 był lot, a 24 była wpisana data na wypuszczeniu gołębi. I automatycznie zarząd główny, czy tam okręg to odrzucił. Z przyczyny na to, że była zła data na ten. Ale wiadomo, to dokumenty też muszą się zgadzać. No tak, mówię, że. Ale wynik był uzyskany. Wynik był uzyskany. Po prostu wylatasz to jest gołębiami, wynik to jest pół sukcesu, a jeszcze tak jak się mówi, błogosławieństwo i to wszystko dokładnie w całość, żeby to jest druga połowa. No i zobaczcie hodowcy, przychodzi rok 2018, no i kogo by nie zabrakło w mistrzostwach Polski, no przecież Arkadiusz Toma, no to wiadomo, no osoba, która naprawdę ten poziom utrzymuje bardzo wysoki i nawet tutaj z Arkadiuszem będziemy mieć takie kilka pytań zadamy za chwilę w sprawie tego, jak te gołębie przygotować i co to muszą być za gołębie, żeby te gołębie tak dobrze leciały, bo no nie oszukujmy się, lecieć przez 4-5 lat na takim poziomie, żeby być cały czas w tej pierwszej dziesiątce, 20 Polski, no to chyba każdy tak by chciał z hodowców, a mi się wydaje, że to jest tylko tak naprawdę ciężka praca i dobrej jakości gołębie, bo dokładnie. Gołębie są z Karla Szalensa, czyli z Nationala 1, są to gołębie z linii Delat, czyli to co Andreas też drapa, tam ma te gołębie Jansena, tą starą linię, gołębie Flomansa. No Flomans, Hofkens, no i teraz Fervorta gołębi, no. Czyli z tego, Faraona, to co, czyli widzicie hodowcy, kolejna hodowla, która gdzieś też się pokazują te gołębie Flora Fervorta, dokładnie. Vandenabele. Faraona, no i Vandenabele. Dokładnie. Też fajnie potrafią latać. No dobre gołębie. No, Arkadiusz Toma to jest taka bardzo wyjątkowa postać, ja bym powiedział. A dlaczego? Bo duża rzesza hodowców w Polsce, lotując gołębiami, też szuka jakiegoś naprawdę dobrego gracza ptaków. I teraz Arkadiusz Toma to jest postać, która przez te 5 lat uzyskuje ten wynik na cały czas, na całym okresie tego 5-letniego sezonu, takim rok po roku, uzyskuje bardzo równy wynik. To nie jest wynik, który skacze raz na pierwsze miejsce Polski, drugi raz spada na 400 miejsce Polski, potem znowu skakuje na drugie miejsce, a potem na przykład za 3 lata go w ogóle nie ma. To jest hodowca, który, zobaczcie, jakby ktoś sobie taki wykres zrobił, cały czas utrzymuje swój poziom lotowania gołębiami na bardzo wysokim poziomie, ogólnopolskim. Czy nawet na zespół lotników, od 6 lat mam najlepszy w okręgu zespół lotników, nie? Więc... To jest suma, to nie jest jeden gołąb, dwa, tylko to jest suma, nie? Dokładnie. Super mistrzostwo tak samo, czy kategoria D, no to dominacja już kilka lat, nie? I dlatego... to właśnie to tworzy tak jak GMP zresztą, to jest drużyna, tak? Dokładnie, i teraz dlatego ja to zawsze podkreślam, hodowcy, którzy bardzo wybitnie chcą latać gołębiami w oddziale, czy u siebie, czy nawet w wspólnych gołębnikach, muszą patrzeć na takie hodowle, które te hodowle utrzymują regularne wyniki, bo jeżeli ktoś jest, nawet tak jak to kiedyś jeden z mistrzów Polski powiedział, jeżeli ktoś jest jednego roku bardzo wysoko, a potem przez 4 lata go nie ma, no to wydaje mi się, że to nie ma sensu takiego hodowcy brać, bo czasem nawet i tipesy się zdarzają w kieszeni, więc hodowcy pamiętajcie też o tym.
A tutaj jeżeli chodzi o takich mistrzów naprawdę uczciwych w Polsce, to jest takich hodowców powiedzmy bardzo mało, a chodzi mi o takich mistrzów, którzy utrzymują te wyniki regularnie. Jakiś poziom. Dokładnie, taki regularny poziom. I jest takich hodowców kilkunastu w Polsce, których naprawdę od wielu lat cały czas widzimy na podium. I tych hodowców trzeba, od tych hodowców trzeba zaopatrywać się w ptaki, bo to są najwybitniejsi hodowcy, od których najwybitniejszy materiał możemy uzyskać. I taką hodowlą jest właśnie Arkadiusz Toma, do którego przyjechałem. Materiał za chwilę pokażemy, jaki trafia na aukcję, jednak za chwilę przejdziemy i zaprezentujemy tą taki skrót związany z tym, jak te gołębie przygotowywać, jakie produkty, ale też jakie gołębie w sumie dały tą największą radość w tej hodowli, tak? Więc to za chwilę przechodzimy, no i tutaj zaprezentujemy. Moje wyniki to są naprawdę już takie od kilku lat może dobre albo bardzo dobre, bo to już pierwszy rok 2014 to było wicemistrzostwo Polski. Później w 15, no nawet żartowałem tak z kolegami, że muszę się poprawić, no to poprawiłem się na mistrza Polski. Później w 15 też były bardzo dobre wyniki, w 10 to było 7 miejsce w GMP. W 16 było też w kategorii maraton, też było, ten wynik był taki bardzo dobry, bo to było czwarte miejsce wylatane w Polsce, no tylko że wyniki wylatać, a później, żeby już jeszcze tam no, to wszystko dopiąć, to są też takie problemy, no bo tam sprawy takie papierkowe, czy a to brakuje pieczątki, a to brakuje na przykład, mieliśmy dwa lata temu był wynik w maratonie taki praktycznie można powiedzieć na pudło, a brakowało Niemiec na potwierdzeniu z lotu okręgowego, pomylił się z pisaniem daty, zamiast 23 wpisał 24. No i te wyniki no, z takiego powodu zostały odrzucone. No. Także, że te 4 lata to są naprawdę dobre wyniki, te gołębie potrafią latać i ten poziom jest taki naprawdę dosyć fajny, tylko że no, nie zawsze to się przekłada, że te wyniki zostaną zaakceptowane, no bo z różnych względów, niezależnych na przykład od nas, od hodowców, czy no, najbardziej cierpią to gołębie, bo one to lecą i oni to wylatują, a później brakuje jakby coś kropki nad i te wyniki lecą. Dokładnie. No, a powiedzmy tym trochę całym sukcesem, tych 4, no 5 lat powiedzmy, tego takiego dbania o te gołębie i naprawdę tych szpicowych wyników, co jest takim sukcesem? Co jest takim kluczem do sukcesu? Bo być cały czas na podium pierwszej dziesiątki, dwudziestki Polski przez 4-5 lat, to naprawdę no, nie zdarza się to każdemu, tak? To znaczy, no sukces to wieloma ojców, jak to się mówi, i tak faktycznie jest, to na pewno to są dobre gołębie, no bo słabymi gołębiami to nawet na głowie można stanąć, nic się nie zrobi, muszą być te gołębie. Wiadomo, praca przy tych gołębiach, opieka, wypuszczanie, loty, organizacja, to wszystko to się składa na sukces, tak? Ja akurat miałem tą możliwość, że od paru lat jestem wiceprezesem do spraw lotowych i jakby czuwam nad tym, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. Ale to jak mówię, że gołębie, praca, wypuszczanie, w ogóle transport, no to jest dużo czynników, ale no moim zdaniem najważniejsze są bardzo dobre gołębie, żeby te gołębie były, bo one później jak im się pomoże troszeczkę, a nie przeszkadza, to pokażą tą swoją klasę, wcześniej czy później to pokażą. Tak? No i praca, no wiadomo. No. Bo hodowla też nie jest oparta jakąś dużą ilość gołębi, bo mamy tak naprawdę gołębie na Karla Schellensa, czyli na Tyjonala 1, mamy gołębie te Janseny, czyli linie Delat, potem mamy jeszcze jakie gołębie wchodzą w to? No teraz no, podstawą tych gołębie to są te Schellensy, które tam przywiozłem jakiś czas temu i to jest jakby podstawa, ale do tego dochodzą gołębie tam Hopkinsa, te Flomansy, teraz Fervorta, tutaj z linii tego Faraona od Waldka piszczały, też widzę, że fajnie się pokazują te gołębie, umią latać i naprawdę... Czasem grymaśne są, ale... Są kapryśne, grymaśne, ale jak się trochę popracuje nad nimi i troszeczkę cierpliwości ma się, to potrafią latać i potrafią później odpłacić dobrym. I tak jak każdy, no coś tam Jansena, coś tam teraz na przykład gołąbka tam od Tadzia Mocorskiego z Vandenabele, te gołębie też wyśmienite gołębie, super latają, także no ja mówię, no dobre gołębie, muszą być te dobre gołębie z dobrej linii, nie tylko kolorowe papiery, rodowody, to też jest ważne, rodowód, wszystko jest ważne, ale najważniejsze są dobre takie gołębie, żeby to z dobrej hodowli były, nie z przypadku, tylko od dobrych hodowców, z dobrej hodowli, co lecą nie od dziś, tak?
i są na topie jakiś czas, tak? No i na tym trzeba bazować, nie? No przypadek to może być tylko jeden, tak? A na dłuższą metę nie da się po prostu. A powiedzmy, bo wiadomo, gołębie gołębiami, pracą hodowcy, bo to jest oczywiste, na preparaty, karmy, skąd? Jakie preparaty, no, znaczy, 4-5 lat rzędu być na takim poziomie? To znaczy, no, powiem w ten sposób, że ja zawsze nie żałowałem na gołąbki. To, co było potrzeba, to zawsze miałem kupione, karma była zawsze porządna. Głównie to były zachodnie te karmy, czy taką podstawą to bym Van Robais, czy tam Bayers, czy Verselage, czy z Natural, coś tam, no sobie tak komponuję te karmy, ale powiem, że na przykład w tamtym roku już wprowadzam naszych producentów te karmy i nie odbiegają. Na pewno cenowo są tańsze, a wcale jakościowo nie odbiegają i myślę, że trzeba iść w tym kierunku, bo naprawdę warto, już to się dużo poprawiło. Co było 5 lat temu, a dzisiaj to jest całkowicie co innego, tak? No i preparaty, no to też, no, gołębiowi jak potrzeba, to trzeba i tego białka dać, i jakieś probiotyki, i po prostu jakieś tam energetyczne takie odżywki, no coś tam trzeba zawsze dać, ale nie za dużo, bo to się później obraca w drugą stronę, no. No też pamiętajmy, jakie wielkości ma gołąb wątrobę i to, no, też o tym trzeba pamiętać, tak? Dokładnie, i po prostu jest taka sytuacja, że ja dużo daję na przykład naturalnych rzeczy, jakieś czarny bez, warzywa jakieś mielone, oregano, różne herbatki, takie posypki. Kiedyś to parzyłem, teraz już z braku czasu to już mi się nie chce parzyć, albo że nie mam czasu, to sobie jakieś tam nakarmę posypki takie ziołowe, ale tu mówię, oregano, pokrzywę, takie, no czym więcej natury, no. A to skutkuje, że na przykład miałem takiego gołąbka, no niestety już teraz nie żyje, takiego Engelsa z 99 roku, i on jako 18-letni jeszcze mi tam jakieś młode jeszcze, no to o czymś to świadczy, że te gołębie później to są jakoś tak długowieczne. Pierwszego gołąbka, którego prezentuję, jest to gołąbek o numerze 811 i to jest syn mojego takiego super gołębia jedynki, który od wielu lat bardzo dobrze mi leci, i to jest taka podstawa hodowli. Matką tego gołąbka jest samiczka o 12888 i to jest samiczka to jest córka pistoleta razy ciemna flomanska od Karola i Kamila Kubickich. I co roku ta para mi daje bardzo dobre gołębie, tylko nadmienię, że to jest pełny, no chyba brat gołąbka takiego 9908, który w tamtym roku był najlepszym gołębiem oddziału, okręgu i drugim gołębiem w regionie. I w tym roku tak samo ma 12 konkursów i też z ostatniego lotu, na przykład z maratonu na 4500 gołębi, na cały okręg był pierwszy konkurs miał, tak? Czyli wynik bardzo dobry. Przy takim ciężkim locie, naprawdę wymagającym, pierwszy konkurs ma z całego okręgu, także naprawdę fajne te gołębie. I to jest pełny brat, no bo to myślę, że to będzie samczyk, nie? Zresztą z tego połączenia już kilka gołębi i roczną samiczkę mam też, co dwa konkursy ma w dziesiątce w oddziele w tym roku. Już też tak rukuje na przyszłość, że to też będzie fajnie latała. Także następnym gołębiem jest gołąbek 998. Jest to, no, samczyk chyba będzie, raczej na pewno. Jest to gołąbek po takiej mojej bardzo dobrej na chwilę obecną lotnicę 7266. Wywodzi się ten gołąb, to są gołębie z Fervorta, bo samica jest 7266, a samczyk jest 6626, syn faraona, a ona jest, matka tego gołębia jest wnuczką faraona, a matką tej samicy, matki tego gołębia, jest pełna siostra olimpijki Waldka, właśnie z tego połączenia faraon drapka. Tego gołąbka matka bardzo dobrze leci. W 2016 roku na 12 wkładzian 10 konkursów, w 2017 na 13 wkładzian 12 konkursów i w tym roku na 13 wkładzian 12 konkursów. Już w tamtym roku była najlepsza lotniczka oddziału, okręgu i w tym roku tak samo. Nie wiem, jak to będzie, bo jeszcze jesteśmy przed wystawą okręgową, ale w kategorii D na przykład, matka tego gołębia,
ma wynik około 30, także myślę, że no, może być dobrze. A z góry, tak jak mówiłem, to jest gołąb uchowany typowo na linię na Faraona z tych gołębi Ferworta, bo ojcem tego gołębia jest syn Faraona od Waldka Piszczały. Także też tak fajnie na linię złożone. Bardzo fajny gołąb. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 899. To jest też z tej pary jedynka razy 12880. I to jest po gołąbku 9908, który w 16 roku miał 4x4, w 17 jako roczny gołąb miał 12x12 wkładań 10 konkursów. Był najlepszym lotnikiem oddziału, okręgu i drugim lotnikiem w regionie. Ojciec tego gołąbka w tym roku, ten 9908, na przykład z ostatniego lotu maraton, to był lot okręgowy na 4,5 tysiąca gołębi, był pierwszy i to był taki lot wymagający w dużych temperaturach i taki naprawdę wymagający, ciężki lot. A z dołu matką tego gołąbka jest samiczka tutaj od mojego serdecznego kolegi Sławka Nowakowskiego i to jest z linii Herboc, z tych gołębi bardzo dobrych Herboców. Czyli z Nationala 1 z Karla Szelenca. Tak, od Herboca. I też ona w tym roku na 12 wkładań, 9 konkursów i 3 takie bardzo dobre konkursy. Także wróży to, że na przyszły rok będzie też ładnie latała matka tego gołąbka. Z następnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 815. 815 to jest syn mojej samicy 266. Ta 266 to powiem tylko tak, że ona po prostu jak wylatałem mistrza Polski, ona była zawsze w tej drużynie i można powiedzieć, że praktycznie od 5 lat to jest podstawa, matka tego gołębia to jest podstawa mojej hodowli, wybitna samica lotowa. Była 6 w Polsce w kategorii H jako roczna samica. Znakomicie ona latała. W 14 roku na 12,8, w 15 na 13, 12 konkursów, w 16 na 14 wkładań 13 konkursów, w 17 na 13 wkładań 12 konkursów i w 18 na 12 wkładań 10 konkursów. Także naprawdę matka tego gołębia, no super taka podstawowa moja samica lotowa od paru lat. A z kolei ojciec tego gołąbka, jest to gołąbek z 17 roku, syn Faraona był złączony na samicę moją 22111, która miała srebrny medal w kategorii D w Brynie. I to jest takie połączenie Faraon razy ta 11 i takiego syna właśnie dałem tej 266 i to jest dziecko. Także tutaj no, z każdej strony są bardzo dobre gołębki. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek 948, to jest samiczka. I ta samiczka wywodzi się po mojej samicy 22111, która miała srebrny medal w kategorii D w Brynie. I z kolei ojciec tego gołębia jest taki gołąbek 3334. A ten 3-3-4 to był tak, pistolet razy naparowany na swoją córkę 10-316. Ta 10-316 w swojej karierze miała 85 konkursów, 7 razy pierwszy konkurs, 7 razy reprezentowała wystawę ogólnopolską. Znakomita samica moja. No już teraz to wiadomo, już któryś rok jest w rozpłodzie, ale jak latała, no to wyśmienicie latała. I także to jest ojciec z córką, ale z dołu znów jest też imbret, bo 22111 i 10316 to są półsiostry, tak? Także to jest mocno na tego pistoleta, taki mocny imbret, ta samiczka. Także no, takie najlepsze moje te samice 10316, 22111, no to są w tym gołębiu, tak? Najlepsze co może być, no to w tym małym gołąbku jest. Też przypomnijmy, pistolet wydał 43 konkursy, pierwsze tak, wnuków tak, tak. I dzieci. Wszyscy z tej rodziny to tyle było pierwszych konkursów. Zresztą no, on mi bardzo dużo tych gołębi, bardzo dobrych wydał, czy dzieci, czy
czy wnuki, czy prawnuki, no cały czas ta krew tych gołębi dobrych jest. Tym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 809. 809 to jest gołąb no, typowo uchowany z gołębi rozpłodowych. Ojciec tego gołębia to jest samczyk o numerze 999. I ten 999 to jest syn jedynki razy 22111, czyli dwa takie podstawowe gołębie były złączone razem po to tylko, żeby uchować właśnie ojca tego gołębia, te 49, tak? Najlepsze co były gołębie wtedy, to po prostu były dołączone razem i takie dziecko uchowane do rozpłodu, a z kolei z dołu tego od matki strony jest, to są czyste hulikany, tak? Jest samiczka, matka tego gołąbka, jest po synie hulikana i po córce faraona, tak? To też takie najlepsze linie, jakie mogą być, to z dołu też, no, hulikan razy faraon, czyli perworki, fineki, tak? I to zwróćmy uwagę na budowę tego gołębia młodego, to jest późniejszy gołąb, ale na pewno jest... bardzo późny gołąb, bo te gołąbki już tam wcześniej, te rozpłodowe rozłączałem, a takie jakieś pojedyncze jajka po tych najlepszych gołębiach, no tak szkoda mi było po prostu wyrzucić tego, no bo to grzewy było po takich gołębiach wyrzucać jajka i zostawiłem i to jest taki późniaczek, ale tutaj nawet z Wiktorem żeśmy oglądali i patrzyli, że to naprawdę będzie fajny gołąb. Następnym gołąbkiem kolejnym jest gołąbek 896. Ten gołąbek to też jest z gołębi, typowo z gołębi rozpłodowych, które są w rozpłodzie u mnie i to jest w tym gołębiu, to tak krótko mówiąc, wszystko co najlepsze mam w rozpłodzie to tam jest i na lotowym, bo czyli ojcem tego gołębia to jest syn pistoleta, a pistolet był złączony specjalnie tutaj na samicę od Karola i Kamila Kubickich, taką ciemną flomanskę, która im tam dała wspaniałe gołębie i postanowiliśmy 2 lata temu po prostu połączyć, 3 w sumie, bo to już 18, tą ciemną na mojego pistoleta i wymieniliśmy się dziećmi i to już też tak procentuje, no bardzo dobre te połączenia były, bo właśnie ten najlepszy roczniak z 16 roku to właśnie z takiego połączenia to jest, z tej flomanski, tak? Po córce właśnie takiego połączenia, czyli po bracie. A z dołu jest gołąbek jedynka, ten mój lotnik, był złączony z samicą 266, też dwa takie wspaniałe lotniki, też już po lotach były złączone razem, po to tylko, żeby uchować taką samiczkę do rozpłodu, tak? I to jest tak, dziecko tych gołębi takich, no, dziadkowie tego gołębia to są najlepsze takie gołębie, super właśnie, co latały. Chcę tylko powiedzieć, że przez 3 lata te gołębie są w parze, ja ich nigdy nie rozparowywałem i przez 3 lata z tego co wiem i u siebie i u kolegów i nawet na wspólny gołębnik dawałem też 2 gniaździaki do Bieszcza, żaden ten gołąb nie zginął, nigdzie, nie? Różne strony po prostu gdzieś były wysyłane, ale naprawdę spisują się bardzo dobrze i dlatego przez 3 lata tą parę po prostu mam razem i nie rozparowuję, bo są naprawdę fajne gołębie. Jest gołąbek czarny o numerze 892. Ten czarny gołąbek też jest z gołębi rozpłodowych i to jest tak, matką tego gołębia jest samiczka 73-72. Ona nigdy nie latała, zawsze była, od razu była przeznaczona do rozpłodu, bo ona wywodzi się, ojcem tej samicy jest ten mój stary czarny z 03 roku i on był w parze z swoją córką, czarną taką 4436, która miała w swojej karierze 80 konkursów, 5 razy reprezentowała okręg na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. No, taka wybitna samica i ona była naparzona na swojego ojca i właśnie matką tego gołąbka, to jest taka samiczka, taki mocny imbret. I ta czarna samica, no, to też mi wyśmienicie latała. W 2010 14-12, w 11 13-12, w 12 14-12, no naprawdę super, super latała ta samica. A z kolei z góry jest to gołąbek, ojciec tego gołębia jest bratem do tej mojej
samicy 266. On ma numer 279 i to jest brat tej 266, co tak super mi lata na samicę. Też czarny. Czarny gołąbek i on wywodzi się po samicy 66-36, a ta 66-36 to jest też córką tej samicy 44-36, co miała 80 konkursów, tej czarnej, i ta czarna była złączona na jedynkę, tak? Czyli znów bardzo dobre dwa gołębie złączone na siebie, żeby uchować coś tam do rozpłodu takiego naprawdę super. A z góry jest gołąbek przywieziony przez Karola i Kamila Kubickich właśnie z tych Flomansów. To jest gołąbek DV532. On też tak bez przypadku nie był przywieziony, bo to jest typowo na linię po prostu dziadek tego gołębia, dziadki to jedynki tego mojego lotnika, to są te same, tak? Czyli to było do krwi przywiezione. Czyli raz, od strony ojca te gołębie zostały dowiezione do tej jedynki, tak, bo to jest ta sama krew, tak? Tak. Specjalnie, mało tego, że to jest ta sama linia, ale też ma bardzo fajną budowę, tak? Że nawet jakby było na linii, jak nie wyglądałby tak, jak powinien wyglądać, to bym go nie wziął tego gołębia, ale nie dość, że ma dobre pochodzenie, to kapitalną budowę, no to jest ważne. I to zwróćmy uwagę, że te gołębie czarne to są też te gołębie właśnie linia Delat, to co u Andreasa Drapy, te gołębie no super się pokazują i wielu, wielu innych wybitnych hodowlach. No to są Janseny, to są stare linia gołębi Jansen, te Delat. Właśnie tak. Ten hodowca, ojciec, dziadek tych czarnych gołębi, to był przywieziony właśnie z Dortmundu od takiego hodowcy, on już teraz nie żyje, jego wnuk już tam lotuje po nim, ale on typowo miał gołębie Jansen. To były stare takie Janseny te gołębie, tak? To znaczy następnym gołąbkiem jest również gołąbek czarny i to jest po tych samych rodzicach, tak? Co poprzedni, tak? Czyli pełny brat, tak? Tylko tak, to nie pełny zmiaza, brat, tak? Czy siostra, tak, dokładnie. Zmiaza, czy? Nie. To właśnie z innego programu. No to tak, po tych najlepszych gołębiach rozpłodowych, to tam nieraz coś tam, jakieś jajka się podbierze, coś się przyłoży, żeby no coś fajnego, takich po tych dobrych gołębiach, żeby coś fajnego uchować, tak? A powiedzmy, pełne rodzeństwo tego gołębia, którego prezentujemy, czy tego poprzedniego, jak spisywało się w lotach? To znaczy, w tym roku mam jednego gołąbka, bo problem z tymi czarnymi i z tymi szpakami, to są dobre gołębie, tylko u mnie to jest taki problem, że jak ktoś zamówi sobie jakieś gołąbki, przyjedzie, no to ja nie wynoszę, po prostu wchodzi do gołębnika, sobie wybiera. No to pierwsze co zrobi, to zaraz czarne szpaki zaraz wyłapię. Także de facto to jakieś może najgorsze mi się uratują i coś tam jest. W tym roku na przykład... Ale swoją robotę robią. Tak, pełny brat, też samczyk taki czarny, też cały program w tym roku zrobił, przeleciał na 4 wkładania, 3 konkursy. Z ostatniego nawet ma w 10 konkurs, także fajnie tak przeleciał. A zaroczniaka one leciały już tutaj, w tej hodowli? Nie, bo to był ojciec jest jego z 16. Właśnie, tak? Z tej samicy już mam gołębie fajne. Z matki tak, ale z ojca nie. Z ojca to są pierwsze młode. Wiem, bo to od jednej, bo to był gołębie, to co mówiliśmy, Karol dopiero tutaj jest, sprowadził z powrotem. Także to tutaj są pierwsze młode, ale... No ale ta linia tych gołębi super leci, tak? No tak, no i mam tutaj do lotów i przeleciał ładnie na 4-3 konkursy i takie dosyć dobre, także myślę, że na pewno coś dobrego się tam w przyszłości. Ostatnim gołąbkiem, którego chcę zaprezentować, no może nie taki ostatni, ale z kolejności. Ostatni jest gołąbek o numerze 869. Jest to niebieski chyba będzie samczyk. Gołąbek tak, z dołu wywodzi się jedynka razy 13880, to jest pełna siostra tego gołębia 9908, który był najlepszym lotnikiem oddziału, okręgu i drugim w regionie. To jest pełna siostra, tylko że no rok młodsza, z 17 roku. A z kolei samczyk, ojciec tego gołąbka, to jest gołąbek 1970 i ten gołąbek w tym roku jak w 17 miał 4x4, był trzecim lotnikiem oddziału i okręgu. Pierwszym lotnikiem oddziału, a trzecim okręgu. A w tym roku na 12 wkładań miał 10 konkursów. Był najlepszym lotnikiem oddziału, okręgu i w regionie najlepszym. Ojciec tego gołąbka, nie? A ten ojciec tego gołąbka to się wywodzi z gołębi Tadeusza i Witka Mocarskich, nie? Obecnych mistrzów Polski. Mistrzów Polski, tak.
to są moi koledzy i po prostu 2 lata temu żeśmy się wymienili gołąbkami, dosłownie po 2 gołąbki żeśmy się wymienili i z takiej wymiany już taki gołąb wyszedł, że po prostu po ich 2 oryginałach uchowałem tego 1970 i on tak wyśmienicie leci ten gołąb. I żeby było śmieszniej, to jeden jedyny był uchowany, ten gołąb 1970, bo młoda samica, ale po prostu no, gdzieś ten samiec nie doparzał, no, czyste jajka były i jeden jedyny tylko uchowany, nie? I taki gołąb i tak wybitnie leciał. I to są gołębie, no, z tego co z Tadzią rozmawiałem, to są gołębie no, z jego najlepszych tych gołębi Vandenabele. Tak. Czyli to, co u niego najlepiej się spisują, zresztą w rodzinie mocarskich, te gołębie Gabiego Vandenabele super się spisały i tam zresztą 60% tej roboty to robią gołębie Vandenabele prawie, tak? Ja jestem bynajmniej bardzo zadowolony, żeśmy się wymienili tymi gołąbkami i no, oby jak najczęściej się wymieniasz takimi gołębiami, o, żeby obecni, takie potomstwo. No. Obecni mistrzowie Polski GMP, no. Tak, z wynikiem 1893 GMP no, mają wynik. Nie wiem, ale wiem, że wynik mają świetny wynik i no przede wszystkim ludzie w porządku, ale bardzo niedaleko, w porządku. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo tutaj niedaleko jest wynik już 1882, tak? No, no. Więc różnica pomiędzy wami jest 11 punktów, duża, spora, no ale tu będzie pierwsza dziesiątka Polski, tak? Więc wynik podobny. No myślę, że tak. Także no też jest bardzo fajne tutaj połączenie. Dół to jest tych gołębi takich naprawdę super moich, a góra no od Tadzia, od Witka. Też no, z Vandenabele, z tych gołębi, no, co tu dużo mówisz, no mistrz Polski, tak? Dokładnie, no nic, zapraszamy na aukcję, a życzymy przede wszystkim udanego sezonu 2019, tak? No, dziękuję bardzo. Dobry lot.